29 lutego wspominamy świętego Oswalda, biskupa. Oswald urodził się w Anglii, pochodził z rodziny duńskiej. Jego dziadkiem był święty Oddorn, a jego wujem święty Odon, arcybiskup i prymas Anglii z Canterbury. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, gdy Oswald był młodzieńcem i nie miał jeszcze żadnych święceń, został kanonikiem, a potem dziekanem kapituły katedralnej Winchester. Chodziło bowiem o to, by młodzieńca skierować do stanu duchownego i zapewnić mu utrzymanie. Oswald porzucił jednak świetnie zapowiadającą się karierę i wstąpił do benedyktynów, którzy mieli swoje głośne opactwo we Fleury nad Loarą we Francji. Nie było mu dane cieszyć się długo szczęściem zacisza klasztornego, z dala od trosk publicznych. Po napadach Duńczyków i Norwegów Anglia potrzebowała kapłanów, którzy odrestaurowaliby zburzone przez pogańskich najeźdźców świątynie i mogli zająć się duszpasterstwem. Dlatego to umierający wuj, prymas Anglii, wezwał Oswalda do powrotu. Oswald udał się do ojczyzny, ale po śmierci wuja ponownie zatęsknił do życia oddanego wyłącznie Panu Bogu. Niebawem wrócił więc do klasztoru we Fleury. I tym razem nie było mu dane długo pozostawać w opactwie. Wskutek natarczywych nalegań musiał powrócić do Anglii. Zatrzymał się u metropolity Yorku, który udzielił mu święceń kapłańskich w 959 roku. Pomagał arcybiskupowi w zarządzie diecezji i w przeprowadzaniu koniecznych reform. Po śmierci biskupa Wurster został powołany na tę stolicę w 961 roku. Był już zaprawiony do rządów. Zabrał się z całą sobie właściwą gorliwością do przeprowadzania u siebie koniecznych reform, tak w klasztorach, jak i wśród swojego kleru. Księży żonatych zastąpił kapłanami zakonnymi. Wraz ze swoją kapitułą katedralną prowadził życie wspólne na wzór zakonnego. Idealnym wzorem był dla niego święty Ethelwold, który w tym czasie rządził diecezją Winchester, a także święty Dunstan, który po śmierci świętego Odona, wuja Oswalda, objął stolicę prymasów Anglii w Canterbury. Dunstan, widząc jak Oswald gorliwie pracuje dla swojej diecezji, mianował go po śmierci metropolity Yorku pasterzem tego arcybiskupstwa. Król chętnie wyraził na to zgodę. Jako biskup pierwszej po Canterbury stolicy biskupiej w Anglii, Oswald otrzymał z rąk papieża Jana XII w Rzymie paliusz metropolity i do śmierci zarządzał dwoma diecezjami. Były to rządy nader dla tych okręgów kościelnych pomyślne. Oswald nie ograniczał swojej gorliwości jedynie do powierzonych sobie diecezji, ale chętnie brał udział w życiu całego kościoła w Anglii, popierając każdą inicjatywę, która zmierzała do jego dobra i przyczyniała się do zbawienia dusz. Okres spokojnej i błogosławionej działalności przerwało na krótki czas prześladowanie kościoła, jakie wybuchło za panowania króla Elchera. Zginął wtedy męczeńską śmiercią król, święty Edward, w 979 roku, zamordowany podstępnie przez swoją macochę Elfrydę, która w ten sposób chciała utorować drogę do władzy swojemu synowi Ethelredowi. Zamkniętych zostało wiele klasztorów, a zakonnicy zostali rozpędzeni. Pogaństwo, które ponownie podniosło głowę, narzuciło kościołowi więzy niewoli. Na szczęście trwało to krótko i Oswald mógł na nowo zabrać się do pracy apostolskiej i zabliźniania ran. Śmierć zastała Oswalda w momencie, kiedy zasiadał do stołu wraz z ubogimi, którym umył nogi. Miał bowiem piękny zwyczaj w Wielkim Poście czynić to codziennie. Zmarł 29 lutego 992 roku ze słowami: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jego śmiertelne szczątki umieszczono w katedrze w Worcester. Do nowego grobowca przeniósł je w 100 lat potem święty Wulfstan. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Oswalda, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.